Słowo Boże, Pismo Święte, Biblia wyraźnie uczy nas, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Więc jeśli zaufasz Panu Jezusowi Chrystusowi, a przestaniesz ufać sobie i zaufasz Panu Jezusowi Chrystusowi, to jesteś raz na zawsze uratowany od wiecznej kary piekła, która należy Ci się za to wszystko, co uczyniłeś. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Przestań wierzyć sobie, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a raz na zawsze jesteś zbawiony, bo kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Kto jest raz w Chrystusie, jest na zawsze w Chrystusie. Jeśli jesteś zbawiony, jesteś na zawsze zbawiony, gdyż mamy w Piśmie Świętym wyraźnie powiedziane o wiecznym bezpieczeństwie wierzących. I mamy niestety także przeciwników Bożych. Wśród nich są tacy, którzy bezczelnie używają wyrwanych z kontekstu fragmentów Pisma Świętego. Jednym z takich fragmentów używanych przez fałszerzy religijnych jest drugi list Piotra, 2 rozdział 1 werset. Byli też i fałszywi prorocy między ludem, jak i między wami będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą zgubne kacerstwa i zapierając się Pana, który ich odkupił, ściągną sami na siebie prędką zgubę. Czyli lecz byli wśród ludu fałszywi prorocy, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzą herezje zgubne, wypierając się Pana, który ich odkupił i ściągnął na siebie szybko zniszczenie. I przez tych zwodzicieli myśli ci, którzy ulegli ich błędowi, zakładają, że skoro fałszywi nauczyciele zostali kupieni, to że zostali ocaleni. Jednak ponieważ zaparli się Pana, stracili według tego błędnego toku myślenia zbawienie i popadli w ruinę. Jest to kolejny przykład błędnych terminów teologicznych, kształtujących nasze myśli i prowadzących do błędnych wniosków. Nieporozumienie polega na myśleniu, że kupiłem znaczy odkupiony, a zatem zbawiony. Wielu chrześcijan uważa, że te terminy dwa są synonimami, równoważnikami tym samym i że nie można ich winić, bo jest to powszechne nauczanie w chrześcijaństwie. Otóż nie, i obowiązuje nas Pismo Święte, a nie powszechne nauczanie w chrześcijaństwie. Jeśli masz złego kaznodzieję, odseparuj się od złego kaznodziei, a nie chodzisz na jego błędne nauczania i dajesz się dalej zwodzić przez błędnowiercę. Oddziel się od tego typu fałszerzy, którzy uważają, że zbawienie można stracić. Jeśli chodzisz do takiego miejsca, sam na siebie ściągasz krew twoją, twoja krew na twoją głowę, ponieważ jesteś w miejscu Babilonu Wielkiego. Po tym poznać, że nie uznają oni Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, a jedynie jako dodatek do ich własnej ciężkiej pracy religijnej, którą uważają, że mogą przedstawić Bogu, żeby być zbawionym. Bo tak właśnie polega to na tym w religijnym systemie, że mówi się o utracalności zbawienia, ale to przecież prowadzi do zbawienia z uczynków. Bo co to znaczy móc utracić zbawienie? Móc utracić zbawienie to znaczy, że co? Że jeśli nie będziesz ciężko pracował religijnie na rzecz twojego lidera religijnego i nie będziesz mu w zębach przynosił ostatnich twoich oszczędności, to idziesz do piekła. Do tego się to sprowadza. Zawsze chodzi o tłok i twoje pieniądze. Nigdy nie ma czegoś takiego, żeby wolontariacko taka fałszywa nauka się rozpowszechniała. Chodzi zawsze o twoją kasę. I dlatego wszystkie religie typu rzymski katolicyzm, typu Świadkowie Jehowy, typu adwentyści, typu zielonoświątkostwo, wszędzie gdzie jest kler, jest tendencja do uczenia utracalności zbawienia, bo tym można ludzi straszyć, żeby przynieśli swoje oszczędności temu czcicielowi Baala i kupili mu nowy samochód, kupili mu nowy garnitur, kupili mu nowy krawat, kupili mu krewetki do sushi i tak dalej, i tak dalej. I najlepsze wakacje w Izraelu. To nie jest nic, co jest tutaj dziwne, bo o tym właśnie mówi drugi list Piotra, 2 rozdział 1 werset, że będą między wami fałszywi nauczyciele i to są fałszywi nauczyciele, którzy głoszą utracalność zbawienia także więc to są zgubne herezje. Tak, jeśli wierzysz w utracalność zbawienia, to ta herezja cię gryzie i gubi i doprowadza do strasznych konsekwencji, bo odrzucasz w ten sposób Ewangelię, która mówi, że zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków, na podstawie doskonałego dzieła Pana Jezusa Chrystusa, który na siebie wziął wszystkie grzechy wszystkich wierzących w Niego ludzi i to wystarczy do zbawienia. Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony raz na zawsze. Tak mówi Ewangelia Słowa Bożego. Ale wtedy nie ma miejsca, gdzie tu księdzu, pastorowi czy innemu popowi przynieść kasę. No i wypada cały element ekonomicznej zależności niewolników, parafian od swoich takich kapłanów Baala, którzy ich zmuszają do tego, żeby ostatnie środki pieniężne, wdowi grosz im przynieśli. To jest właśnie ta fałszywa nauka przez tych zwodzicieli głoszona. Chodzi o twoje pieniądze. Kler lubi tłok i twoje pieniądze. Kler lubi tłok i fałszywe nauki, które zmuszają ludzi do przynoszenia swoich pieniędzy na ich zachcianki. I co tutaj widzimy? Wielu chrześcijan uważa, że te dwa terminy, kupiony i zbawiony, są synonimami i że nie można ich wymieniać oddzielnie, ponieważ niestety ci fałszywi nauczyciele rozpropagowali takie scalenie tych terminów. To tych chrześcijan też za bardzo nie można winić, ponieważ jest to powszechne nauczanie w chrześcijaństwie. Jednak Pismo Święte ostrożnie rozróżnia te dwa terminy. Kupiony lub odkupiony oznacza kupić lub odkupić. Odkupiony oznacza odkupić, uwolnić. Chrystus kupił, nabył wszystkie osoby i wszystkie rzeczy w tym, czego dokonał na krzyżu. Tak mówi na przykład nam Hebrajczyków. 2 rozdział, werset 9. Ale tego, który na małą chwilę mniejszym stał się od aniołów, Jezusa widzimy przez ucierpienie śmierci, chwałą i czcią ukoronowanego, aby z łaski Bożej za wszystkich skosztował śmierci. Za wszystkich, aby z łaski Bożej skosztował śmierci za każdego człowieka. Tak, za każdego. Za każdego. I tutaj lepiej jest to oddane, aby za wszystko albo za wszystkich skosztował śmierć. Ten fragment mówi o najszerszym aspekcie dzieła Chrystusa na krzyżu, polegającym na wykupieniu świata i wszystkiego na nim. Widzimy to na przykład, gdy Pan Jezus dał ilustrację, że jest człowiek, który znalazł skarb w ziemi. Ten skarb w ziemi to są ludzie zbawieni, ale on poszedł i sprzedał wszystko, co miał. Ten człowiek to jest Chrystus w tej ilustracji. I co zrobił Chrystus? Sprzedał wszystko, co miał i kupił, co kupił? Całą rolę, nie tylko skarb, całą rolę, w której był skarb. I to jest Mateusza 13 rozdział i w tym Mateusza 13 rozdział jest powiedziane, że rola to świat. Czyli Pan Jezus kupił cały świat, aby wziąć tylko ten skarb, czyli tych, którzy uwierzyli. Ale wszystko, cała rola została przez Niego kupiona. Cały świat został przez Niego kupiony. Fałszywi nauczyciele też zostali przez Niego kupieni. Wszyscy ludzie są moi, tak mówi Słowo Boże. Wszyscy ludzie są moi. Ta dusza, która grzeszy, umrze. To jest Ezechiela. Wszyscy ludzie są moi. I właśnie Bóg ma podwójne prawo do każdego człowieka. Po pierwsze, jako stworzyciel. Po drugie, jako ten, który kupił całą rolę, żeby wydobyć sam skarb. Więc tu widzimy wyraźnie, że Pan Jezus odkupił każdego. Widać to właśnie w tej przypowieści o człowieku, który kupił pole, które Pan wyjaśnia jako kupno całego świata i wszystkiego, co na nim, łącznie ze skarbem, to znaczy skarbem są jego ludzie. Tak mówi nam Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, 38 werset i 44 werset. Dlatego Pan Jezus Chrystus ma tytuł i prawo do wszystkich osób i wszystkich rzeczy. Chociaż wszyscy ludzie zostali kupieni, nie wszyscy są odkupieni, uratowani, w sensie zbawieni. Osoba jest odkupiona, kiedy wie, że posiada zakup, którego Chrystus dokonał na krzyżu i przyjmuje go jako swego Zbawiciela. Podobnie wszystkie rzeczy zostały kupione lub odkupione, ale czekają na odkupienie, uwolnienie od skutków grzechu, szatana i świata. Tak widzimy m.in. jest to przedstawione w Efezjan, pierwszy rozdział. Efezjan, pierwszy rozdział, 14 werset. 14 werset. Efezjan, pierwszy rozdział, 14 werset, który jest zadatkiem dziedzictwa naszego dla odkupienia nabytej własności ku chwale sławy Jego. To się wydarzy w przyszłości na podstawie tego, że już to zostało kupione wtedy na krzyżu Golgoty. I stanie się tak, gdy na końcu pojawi się Chrystus, żeby ustanowić nowe przymierze. To będzie 7 lat po zabraniu Kościoła z ziemi, kiedy Pan Jezus Chrystus razem z tym Kościołem wcześniej zabranym do nieba wróci na ziemię, aby na ziemi rozpocząć nowe przymierze. Dokładna, uważna lektura tego fragmentu wskazuje, że ci, którzy zaparli się Pana, byli fałszywi. Tak jest przecież z Piotra powiedziane, że to byli fałszywi, byli też fałszywi i między wami będą fałszywi. Fałszywi. Piotr nazywa ich fałszywymi nauczycielami. Nie chodzi tylko o to, że nauczali fałszywych rzeczy i będą nauczać fałszywych rzeczy, ale o to, że sami byli fałszywymi istotami, imitacją chrześcijan, podróbką chrześcijan. Zaparli się Pana, nie będąc właścicielami Jego nabytku i skończą na sądzie. Juda mówi o tej samej klasie ludzi, którzy zaparli się Pana, mówiąc, wkradli się ludzie, którzy przedtem byli przeznaczeni na to potępienie. Przeczytajmy to w Judy, czwarty werset listu Judy. List Judy lub list Judasza. To jest wyraźnie 4 werset. I tutaj mamy tak. Albowiem wkradli się niektórzy ludzie dawno już przedtem naznaczeni na to potępienie, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i jedynego władcy Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa się zapierają. Tutaj widać jądro ich nauczania. Oni łaskę Boga naszego obracają w rozpustę. Mówią, że jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, że to wystarczy do zbawienia, to, że to jest rozpustne, że to prowadzi do grzechu. Tak przedstawiają łaskę, a w zamian za to proponują swój system, w którym musisz im przynieść twój czas, twoje pieniądze, żeby oni nie pracowali, żeby się leniuchowali, żeby żerowali na twoich pieniądzach. Tak właśnie działa kler na całym świecie. I nie daj się zwieść tym, którzy obracają łaskę Boga w rozpustę. Oni obracają łaskę w rozpustę. Przede wszystkim nigdy ci ludzie nie zostali zbawieni, bo nie wierzą w łaskę Boga, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie wierzą w tą łaskę. Uważają, że to jest rozpustne, że trzeba sobie na zbawienie zapracować, uważają, uczą tak i wtedy nie są zbawieni, bo mają inną Ewangelię. A mimo to podają się za nauczycieli, udają nauczycieli, są fałszywi. Więc nie miej nic wspólnego z takimi ludźmi. Łaska Boża to nie jest rozpusta, tak jak twierdzą ci fałszywi nauczyciele. Łaska Boża jest wystarczająca do zbawienia. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz raz na zawsze zbawiony. Nie daj na sobie żerować różnego rodzaju pijawką. Twoje bezpieczeństwo jest zależne tylko od tego, czy uwierzyłeś Panu Jezusowi Chrystusowi i przestałeś wierzyć sobie. Czy wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa i nie wierzysz w siebie? Czy zaufałeś Jezusowi Chrystusowi i przestałeś ufać sobie? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz raz na zawsze zbawiony, bo tak uczy Słowo Boże.